statua fundamentu wraz z całą wyspą zaczyna pękać Fortnite. A w tym odcinku sprawdzimy sobie to i inne rzeczy, które mają miejsce na wyspie Battle Royale. Dostaliśmy info od Memmastera z 1997, że statua fundamentu zaczyna pękać, także sprawdźmy, czy jest to prawda. Okej, widzę, że jestem już przy tej statuecie fundamenta, czy tą fundamentu, no i zobaczymy, czy jest ona popękana. No jak widzicie, no w sumie to jest trochę popękana. Nie można powiedzieć, że nie, chociaż na mojej ustawieniu graficznych nie wygląda to jakoś super, to widać tutaj takie pęknięcie. No i drugą sprawą, widzowie, są trzęsienia ziemi, które zaczęły pojawiać się na drogach. Jak możecie zobaczyć, tutaj jest gdzieś trzęsienie ziemi. Let's go, no i jak widzicie, na drogach pojawiają się takie tutaj rzeczy. No i ogólnie cała wyspa tutaj zaczyna się destabilizować, można tak powiedzieć. To, że lecimy do drugiej lokacji, gdzie znajdziemy takie oto skutki po trzęsieniach ziemi. No i widzowie, wystarczy, że udamy się kilka tutaj kroków dalej, a ujrzymy kolejne zniszczenia drogi w wyniku trzęsień ziemi. Jak widzicie, także naprawdę dzieją się ciekawe rzeczy. No i najprawdopodobniej jutro bądź w kolejny wtorek pojawi się aktualizacja kończąca nam tutaj sezon Fortnite. No i pewnie sporo ciekawych nowości ujrzy światło dzienne. No i to by było na tyle, widzowie, w tym odcinku. Mam nadzieję, że on wam się spodobał. Sorry, że odcinki są takie krótkie, no ale niestety Epic Games nie rozpieszcza nam, jeżeli chodzi o nowości związane tutaj z fabułą Fortnite i tak dalej, i tak dalej. I z tego jeszcze, co gracze spekulują, to statua fundamentu na koniec sezonu ma zostać zniszczona. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć. A i wbijajcie jeszcze na mojego Twitcha, link macie w opisie.